Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o bezpieczeństwie na rowerze. Co powinniśmy robić, aby być maksymalnie bezpiecznym podczas aktywności na rowerze. Niektóre zasady są bardzo proste, aczkolwiek jednak nie do końca chyba wszystkim znane, albo po prostu przez sezon zimowy zapomniane. Część osób z Was, a na pewno większość, teraz budzi się po sezonie zimowym. Domyślam się, że około 90% rowerzystów, czy też kolarzy jeździło albo w ogóle nie jeździło, a jak jeździło, to głównie na trenażerze. Więc teraz robi się ładna pogoda i niektórzy mogą co nieco zapomnieć o tym, jak powinno się prawidłowo jeździć na rowerze, co powinno się zrobić, zanim się w ogóle wsiądzie na rower, ewentualnie jakich zasad się trzymać podczas jazdy na rowerze. I to nie chodzi tylko o zasady przepisu ruchu drogowego, ale też chodzi o takie bardziej intuicyjne zasady. Niestety też mówię o tym z tego powodu, że w Włocławku już w tym roku były dwa bardzo poważne wypadki. Jeden z powodu niesprawnego do końca roweru, a drugi z powodu braku szczęścia i rozumu. Na szczęście te osoby żyją, mimo że stan ich może nie był najlepszy. Nagrywam ten film przy takiej kapliczce, aby ten, co tam jest u góry, miał wszystkich nas w opiece i aby oby wypadków było jak najmniej, ale są czasami rzeczy, na które nie mamy wpływu i mimo że będziemy bardzo bezpieczni, bardzo widoczni, to i tak ktoś może nas nie zauważyć. Oczywiście bardzo ważne jest, zanim wsiądziemy na rower, to po prostu sprawdzić stan techniczny naszego roweru. Niektóre rowery zostały, powiedzmy, porzucone na sezon zimowy, gdzieś tam leżały w piwnicy i ich stan może nie być najlepszy. Tutaj też od razu mówię, że nie musicie iść od razu do serwisu rowerowego, oddawać go mechanikowi, aby on to sprawdził. Możecie też sami z siebie sprawdzić niektóre rzeczy, a bardzo proste. Rower nie jest jakoś skomplikowany, więc naprawdę większość czynności takich podstawowych możecie wykonać sami. I teraz przejdźmy może do tych podstawowych czynności. Jest kilka prostych czynności, które możemy wykonać sami, nie potrzebujemy do tego żadnej profesjonalnej osoby. Mianowicie trzeba sprawdzić połączenia gwintowane, trzeba sprawdzić luzy, czy się gdzieś pojawiły. I teraz pokażę Wam, co zrobić. Pierwsze co, wystarczy złapać hamulec przedni, poruszać do przodu, do tyłu i zobaczyć, czy przy sterach nie ma jakiegoś luzu. Jeżeli nie ma, to już jest pół sukcesu. Trzeba sprawdzić, czy hamulec tylny, przedni działa. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, aby rower mógł poruszać się po drodze, czy też po ścieżce rowerowej, musi być sprawny chociażby co najmniej jeden hamulec. Jeżeli to sprawdzimy, warto czasami wziąć przednie koło między nogi, poruszać na lewo, na prawo, zobaczyć, czy tutaj wszystko jest dobrze skręcone. Żeby nie było tak, że wjedziemy na krawężnik i nagle się okaże, że kierownica nam się obróci o 180 i pozbędziemy się zębów. Jeżeli mamy kierownicę typu baranek, też warto sobie sprawdzić, czy ona tutaj też jest dobrze dokręcona, bo przy takim mocniejszym naciśnięciu może ona czasami nam się po prostu obrócić do dołu. Zaciski QR bądź sztywne osie, czyli coś, co przytrzymuje nam tutaj koło, też warto sprawdzić imbusem, czy na pewno wszystko jest dobrze tutaj podokręcane. Ewentualnie, jeżeli mamy QR, czyli na taki nazwany motylek, no to sprawdzić, czy on też jest na odpowiednim poziomie. Mechanizm korbowy. Są różne systemy, są systemy na kwadrat bądź na łożyskach zewnętrznych holotek. Sprawdzamy kluczem, czy wszystko jest dobrze dokręcone, czy nie ma luzu, bo mimo że na przykład mechanizm korbowy potrafi być dobrze dokręcony, to może być luz na suporcie. Jeżeli chodzi o luzy, to sprawdzamy też na kole. Sprawdzamy, bierzemy koło, ruszamy na prawo, lewo i patrzymy, czy nic nie zgrzyta, czy nie ma jakiegoś luzu. To samo robimy z przednim kółeczkiem. Kolejna sprawa, sztyca. Sztyca, jeżeli jest aluminiowa, no to możemy dokręcić ją z wyczuciem. Jeżeli jest to karbonowa, no to warto, aby mieć klucz dynamometryczny i dokręcić z dociskiem około 5 Nm. Pedały. Musimy sprawdzić, czy są dokręcone. Jeżeli ja zawsze mam taki łatwy, prosty sposób, czyli jeżeli chcę na przykład je odkręcić, to zawsze pedał daję do przodu i wsadzam klucz i naciskam do dołu. Jeżeli chcę sprawdzić, czy są dokręcone, to robię w odwrotną stronę, czyli pedał do tyłu i
zakładam klucz i naciskam w tą stronę, bo pedał prawy ma gwint standardowy, czyli zakręcamy zgodnie z wskazówkami zegara, a lewy wręcz odwrotnie. Z takich podstawowych rzeczy, no to oczywiście możemy sprawdzić, czy przerzutka dobrze działa. I może to się wydawać głupie, ale jeden na przykład z wypadków, których o dzisiaj jeszcze o nich dokładnie opowiem, miało chociażby właśnie przez niedziałający prawidłowo napęd. I cóż, są proste takie rzeczy. Jeszcze dodatkowo można sprawdzić, czy hak jest dokręcony przy przerzutce. Sprawdzić chociażby na oko, czy jest on mniej więcej prosty. To są proste czynności, które naprawdę nie wymagają wiele. Warto je co jakiś czas powtórzyć. To nie tylko kiedy rower, powiedzmy, długo stoi, jest on nieuruchomiony i mamy to sprawdzić, tylko praktycznie wedle producentów prawie za każdym razem przed tym, jak wsiądziemy na rower, powinniśmy sprawdzić połączenia gwintowane. Jest to w gwarancji, może nie w każdej, ale sobie sami zobaczcie, że coś takiego faktycznie ma miejsce. Czyli zanim wsiądziemy na rower, musimy sprawdzić, czy jest on sprawny po prostu. No, sprawny rower to już jest pół sukcesu. Jeszcze z ważnych kwestii to, że rower musi obowiązkowo posiadać odblaski. Ja na przykład z odblaskami nie jeżdżę, ale zawsze posiadam lampki rowerowe o dosyć mocnym zasięgu. W trybie dziennym włączony właśnie jakiś tryb mrugający, który zawsze bardziej rzuca się w oczy. No i z takich rzeczy podstawowych to też rower powinien być wyposażony w dzwonek. I ja wiem, że czasami przy na przykład typowych rowerach szosowych jest to troszkę dosyć przypałowe, ale jeżeli nie chcemy dostać mandatu i dosyć sporego, no to zawsze można kupić jakiegoś noga oj, czy jakąś tam podróbkę, żeby po prostu była i wtedy mając światła, dzwonek i sprawny hamulec, nie dostaniemy raczej mandatu, jeżeli chodzi o sam rower. Oczywiście możemy dostać mandat za to, jeżeli nie jeździmy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. I ja od razu powiem, ja nie jestem przykładem do naśladowania, bo potrafię złamać przepis, głupie przepisy. Czasami po prostu nie zatrzymam się na stopie, jeżeli na przykład już zwalniam i widzę, że powiedzmy jadę 10 na godzinę, w promieniu, nie wiem, pół kilometra nie jedzie żaden samochód, no to po prostu nie zatrzymam się, tylko po prostu sobie delikatnie ruszę. Czasami mi się zdarza, że na przykład na światłach, które, nie wiem, zmienią się dosłownie za 5 minut, bo są jakoś głupio zaprojektowane, a też nie widzę, że coś jedzie z daleka, no to też potrafię czasami na czerwonym świetle przejechać. No mówię, nie jestem idealny. Też raczej staram się omijać ścieżki rowerowe, bo zazwyczaj jeżdżę na rowerach szosowych, mniej bądź bardziej szosowych. I ścieżki rowerowe nie zawsze są dobrze zaprojektowane, co też potrafią powodować niebezpieczeństwo, więc ja wolę wybierać drogi, gdzie raczej tych ścieżek nie ma, ewentualnie nie są one zgodne z kierunkiem mojej jazdy, bo nie wiem do końca, jak to interpretować, ale wydaje mi się, że jeżeli jest ścieżka po mojej prawej stronie, no to powinienem się nią poruszać, jeżeli jest ona po lewej stronie, no to już chyba nie. Jeżeli jest inaczej, to oczywiście piszcie w komentarzu. Jeżeli ktoś napisze faktycznie wiarygodną treść, to nawet przypnę ten komentarz i tam można udzielić jakoś, powiedzmy, dyskusji w tym temacie. Oczywiście też zapraszam do dyskusji, bo zawsze warto wymieniać zdania. Może każdy też ma jakieś cenne uwagi, którymi można się podzielić, aby faktycznie jazda na rowerze, niezależnie czy to rekreacyjnym, czy sportowym, była bezpieczna. Dobra, jeździmy zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego, nie pod prąd. I właśnie to jest drugi przypadek, gdzie w tym roku był niebezpieczny wypadek we Wrocławku z niedzielnej ustawki, ale to jeszcze do tego na sam koniec, do tych właśnie dwóch przykładów. Jak się nie powinno jeździć na rowerze?
Jak są ścieżki rowerowe, no to warto z nich korzystać. Na szczęście niektóre ścieżki rowerowe, na przykład tutaj we Włocławku i w okolicy, są coraz przyjemniejsze rowerzystom. Są już trochę lepiej zaprojektowane. Większość są jakieś tam asfaltowe, betonowe. Jest coraz mniej krawężników i naprawdę jeździ się już po nich coraz bardziej przyjemnie, aczkolwiek jeszcze nie wszystkie są idealne. Są jakieś stare ścieżki, które są wykonane z kostki polbrukowej z jakimiś wielkimi dziurami i ta jazda wtedy po tej ścieżce nie sprawia radości niestety. Pamiętajcie, starajcie się za wszelką cenę jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Myślę, że osoby powyżej 18 roku życia powinny znać znaki, co to znaczy stop, co to znaczy zakaz wjazdu, co to znaczy, jak wygląda znak ścieżki rowerowej czy ciągu pieszo-rowerowego, bo to też jest różnica. Tutaj by można było się w ogóle skonsultować może kiedyś z jakimś panem policjantem, który mógłby wytłumaczyć dokładne zasady, co można tak naprawdę, a co nie można rowerzystom. Więc zobaczymy, może się jeszcze jakiś taki odcinek zrobi, bo dużo jest niejasnych zasad kodeksu drogowego, które mogą być mylne dla rowerzystów. Więc to akurat temat rzeka, ale trzecia bardzo ważna zasada jest to, że nic nie zastąpi nam własnego myślenia, własnych zasad ostrożności. Bo to, że czasami gdzieś tam mamy pierwszeństwo, chociaż nie do końca, bo się okazuje, w Polsce oczywiście prawo nie jest jak w Holandii, że rowerzysta jest świętą krową. Jeżeli wjedziemy na ścieżkę rowerową i wjedziemy na przykład w bok samochodu, no to będzie wtedy nasza wina. Jeżeli samochód wjedzie, kierowca wjedzie w nasz bok, no to wtedy jest wina kierowcy. Z tego, co mi się wydaje, i widziałem już nie jeden przypadek, że faktycznie w momencie, kiedy rowerzysta wjechał delikatnie w bok samochodu, no to już wtedy jest jego wina. Ale nie tego na przykład kierowcy, który nie zachował szczególnej ostrożności dojeżdżając do pasów czy tam do przejazdu dla rowerów. Ostatnio na przykład u mnie na osiedlu powstały dwa fajne ronda, ale jedno z nich, którym praktycznie codziennie się poruszam do pracy, jest bardzo niebezpieczne dla rowerzystów, bo w momencie, kiedy przecinam drogę, to ludzie zjeżdżający z ronda z reguły nie przepuszczają mnie. I nawet raz miałem sytuację, że jeden kierowca już mnie przepuszczał, ale drugi na przykład mnie nie zauważył. Tak samo też było chyba dwa dni wcześniej, też miałem podobną sytuację na innym rondzie, bo akurat pani zamiast sobie spojrzeć w prawo, czy akurat jedzie może właśnie jakiś rowerzysta, czy też przechodzi pieszy, bo akurat samochód jeden mnie przepuścił, a wolała sobie spojrzeć w lewo, czy przypadkiem ma już pas wolny, żeby wbić się na rondo, i dosłownie było już jakieś pół metra od między mną a kierowcą. Więc no mówię, my możemy być czasami widoczni, ale też musimy niestety uważać. Bardzo ważne jest to, żeby jeździć w kasku. Nie jest to obowiązkowe, jeżeli ktoś by pytał. Ja też nikogo nie zmuszę, ale powiem szczerze, że gdyby nie kask, to pewnie nie byłoby kompletnie tego kanału, bo zanim założyłem kanał, miałem już dwa poważne wypadki, gdzie kask uratował mi życie. Pierwszy trochę z mojej winy i też nie do końca z mojej, bo puściłem się kiedyś w tunel aerodynamiczny za autobusem. W momencie, kiedy już sobie odpuściłem temat i była dosłownie przerwa, nie wiem, ze 20 może metrów, nagle ktoś wyjechał z drogi podrzędnej, bocznej, i autobus nagle zahamował, a ja się po prostu w autobus wbiłem przy prędkości około 40 km na godzinę. Fakt, że już była zachowana jakby powiedzmy bezpieczna odległość, ale moja prędkość była duża i nie sądziłem, że autobus może aż tak szybko wyhamować. Więc to wiadomo, zawsze jest wina tego, co też jedzie z tyłu. Druga sprawa, że właśnie to też jest bardzo ważne, jeżeli jeździmy gdzieś w grupie, niezależnie czy rekreacyjnie na trekkingach, czy w grupie większej, szosowej, no to musimy uważać na to, że
nie jesteśmy sami, musimy się komunikować, musimy mieć sprawny rower, ale nie tylko, bo drugi mój wypadek był z tego powodu, że osoba przede mną robiła sprint i jak to tam wiadomo na ustawkach szosowych walka o tablicę, no i ta osoba miała niestety uszkodzone bloki. I w momencie sprintu postawiło ją bokiem, a ja przeleciałem przez tą osobę, gdzie doszło do złamania ręki czy też nadgarstka. Teraz mam tutaj śrubę i kawałek płytki, więc na razie póki co nie mogę latać, bo musiałbym zrobić specjalne pewnie badania. Więc bloki są ważne, ważne, żeby zachować zawsze, być uważnym, bo czasami gadka szmatka mówi się tam, spojrzy się w prawo, gada się do jakiejś osoby, a osoba przed nami może na przykład niechcący gwałtownie zahamować i też może dojść do niebezpiecznego wypadku. Takie sytuacje też się zdarzają bardzo często. Jedzie kolarz w czapeczce. No cóż. Więc kask naprawdę jest bardzo, bardzo ważny. Nieważne, ja uważam, że nieważne jaki kask, czy to będzie kask powiedzmy nawet z Biedronki, z Lidla, czy to będzie kask z AliExpress, czy to już będzie jakiś markowy za 100-200 zł, czy to nawet będzie kask za jakieś tam 1000 zł. Ważne, aby ten kask na głowie zawsze był i był on prawidłowo założony, żeby nie był on bardzo, żeby on zasłaniał tutaj powiedzmy czoło, odpowiednio potylicę. Żeby nie było tak, że on jest bardziej do tyłu i w momencie uderzenia, no to powiedzmy walimy prosto czołem i on praktycznie w ogóle nie działa. No, więc prócz kasku pamiętajcie, że zawsze my powinniśmy zachować szczególną ostrożność, mimo że na przejazdach rowerowych powiedzmy mamy pierwszeństwo, no to lepiej zawsze dwa razy się zastanowić, zwolnić, mieć sprawne hamulce, bo gdyby niesprawne hamulce, no to też już pewnie nieraz wylądowałbym pod samochodem, bo była odpowiednia reakcja i hamulce dały radę po prostu na czas odpowiednio wyhamować. Można ścieżynką. O, bardzo ważne właśnie, żeby być odpowiednio widocznym na drodze, aby się nie ubierać tylko i wyłącznie w czarne ciuchy, fluo zawsze w modzie. Ja akurat nie zawsze ubieram się w ciuchy oczowalne. Tak na przykład dzisiaj są czarne, ale chociażby na przykład kask biały, który też troszeczkę rzuca się w oczy i na pewno lampki, które też dają radę. Dobra, więc piszcie w komentarzach, jakie Wy macie jeszcze cenne uwagi. Mam nadzieję, że postarałem się wyczerpać temat jak najbardziej, ale oczywiście mogłem coś pominąć, więc pamiętajcie, piszcie w komentarzach, co Wy robicie, abyście byli bezpieczni. Na pewno warto wybierać też mało ruchliwe drogi, gdzie na pewno w Polsce jest ich sporo, wystarczy zjechać z głównej drogi, odbić gdzieś i można znaleźć bardzo dużo fajnych, przyjaznych terenów o niskim natężeniu ruchu. Teraz tak, przejdźmy do tych dwóch wypadków. Pierwszy to akurat miała osoba, z którą pokonywałem swój pierwszy ultramaraton szosowy 24-godzinny, gdzie ja wykręciłem akurat 570 km, on wykręcił 600. Niestety ta osoba ma bardzo dużo pecha w życiu, już miała kiedyś jeden bardzo poważny wypadek i to też bez kasku, gdzie nie wyglądało to naprawdę dobrze. Jeden chyba z takich najbardziej mi znanych wypadków, który nie skończył się śmiertelnie na szczęście, ale ta osoba ma bardzo dużego pecha i ma już też nauczkę, żeby jeździć w kasku, mimo tego w tym roku przez źle wyregulowany napęd, czy po prostu niesprawny, doszło do wypadku, bo gdzieś tam zębatka przeskoczyła, gdzieś tam łańcuch przeskoczył na kasecie i to był moment. To był moment, policja zabrała karetkę, cała twarz pościerana, więc aż tym razem miał kask, ale aż się boję pomyśleć, jakby to wyglądało, gdyby tego kasku nie było. Mimo dużo, dużo naprawdę przeciwności losów, ta osoba cały czas jeździ na rowerze i to mnie cieszy, bo nie poddała się i cały czas jeździ. Może średnio raz w roku ma jakiś dosyć poważny wypadek. Druga osoba to przykład głupoty. Fakt, że miała też trochę pecha akurat w tym roku, ale się dziwię, że odkąd ja zacząłem jeździć w ogóle na rowerze, zacząłem jeździć na rowerze szosowym, to ta osoba już wcześniej brała udział w jakichś ultramaratonach typu 1008. Ma ich przejechanych z kilka, nie wiem dokładnie, czy to jest 3, 4 czy 5, ale
Bałtyk Bieszczady ma przejechany już kilka razy i mimo tego nie potrafi jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego, nie potrafi się zachować odpowiednio w peletonie. Nieraz zwracaliśmy uwagę, że źle jeździ, nieprawidłowo jeździ, że naraża siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Dodatkowo jeździ w słuchawkach. Były już sytuacje, że potrafiła jechać pod prąd z GoPro, robiąc sobie fajną fotę na tle peletonu, a z naprzeciwka jechał tir i mimo, że każdy się darł, że zjedź, bo jedzie tir, to oczywiście nie słyszał, bo były słuchawki. Ale mimo tego dużo było, można było wymieniać takich przykładów, gdzie już samochód nieraz na przykład stawał bokiem, bo nagle nie zauważył, bo ważniejsze było to, żeby patrzeć się na peleton w momencie, kiedy akurat trzyma się GoPro i robi się fajną foteczkę. To tym razem świeżo po wyjeździe z miasta oczywiście nie mógł się powstrzymać i pojechał lewą stroną, ale chcąc nie chcąc wyskoczył jeleń, przywalił w samochód, a przy okazji też i w niego, gdzie no, wylądował w szpitalu w ciężkim stanie, miał dwie operacje, ale na szczęście już jest ok. I mówię, ten chłopak ma więcej szczęścia niż rozumu i mam nadzieję, że ten film kiedyś obejrzy i może w końcu zrozumie, co robi źle przez tyle lat, bo ja wiem, już pewnie spokojnie można powiedzieć, że z 10 lat tak jeździ. Cały czas GoPro i słuchaweczki w uchu. Jest to dla mnie debilizm i mam nadzieję, że ta osoba wróci na rower, że się nie podda i że cały czas i że nauczy się czegoś i że będzie to dobry przykład dla innych, aby nie robić takich rzeczy, bo ja wiem, fajnie sobie zrobić jakąś foteczkę, wstawić to później na, nie wiem, Instagrama, Face'a czy na jakieś inne tam portale, ale pamiętajcie, wszystko z głową. No i tyle. Nie mam już Wam więcej nic do przekazania. Mam nadzieję, że ten sezon będzie dla Was bardzo dobry, że będziecie jeździć dużo, bezpiecznie, zwiedzicie jak najwięcej fajnych terenów, że noga w tym roku będzie zapodawać jak najlepiej. Tego Wam właśnie życzę. Cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.